Niech nam pan powie, jak wrażenia po koncercie? Czy publiczność limanowska dała radę? Myślę, że tak. Myślę, że to spotkanie było bardzo interesujące. Myślę, że ja dużo stąd wywożę. Mam nadzieję, że po spotkaniu ze mną publiczność wywozi tyle samo. A jak podoba się panu nasze miasto? No nie miałem jeszcze okazji oglądać miasta, ponieważ przyjechaliśmy bardzo późno ze względu na korki, które są w naszym kraju. Polacy wyjeżdżają na weekend. Ale miejscowość już z samego założenia jest położona w takim miejscu, że tu nie może być nieładnie, prawda? Aczkolwiek myślę, że... Nie wiem, zobaczę jutro pewnie rano, bo jutro jedziemy na kolejny koncert, ale będzie pewnie godzina na to, żeby pospacerować. Zawsze staram się obejrzeć miejsce, w którym grałem. Dokładnie, zapraszamy bardzo. A niech nam pan powie, skąd pomysł na nazwę zespołu? Chyba nie, to było 25 lat temu, więc nie jestem w stanie za bardzo sobie przypomnieć. No. A jak pan radzi sobie ze stresem przed koncertem i czy w ogóle ten stres jest obecny? No dobrze sobie radzę. Stres jest obecny, stres jest motywujący, stres napędza. To jest taka trema, którą ja bardzo lubię. To jest też adrenalina, którą też bardzo lubię i która bardzo pozytywnie działa.